Wires, Wires. Zróbmy ten, zróbmy ten outpost, ten taki, ten z fortece. Tak, 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 to jest dobry pomysł. To czachą chyba, tak? To były z czachą, czy nie, Włosiek? Nie wiem, czy widać. Nie, tak, musi być czacha na niebie. Chyba. A, nie, czacha na niebie musi być. Ale a widzimy jest misja z czachy, czy nie? Nie wiem, nie, 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 czacha na niebie. Czacha na niebie, jak to nie jest ta misja z czachy. Czaszki na niebie, to właśnie... Ale to jest jakby osobno, czacha po prostu musi się wyświetlać na niebie. Aha. No jest taka chmura w kształcie dobrze, czachy. Dobrze, ale to nie ma jako misji, w sensie... Nie, jako misja to nie jest, po prostu się wyświetla na morzu. A czy w chmurze w kształcie dupy też jest instancja, bo mam chmurę w kształcie dupy? To może być dobra instancja. Dobrze, że nie masz dupy w kształcie chmury. No tutaj, tylko tak nadgryziona trochę z prawej, ta dupa. Dupa. Ze statku widać ją dobrze. Dupa. Dupy z niczym nie pomylisz, nie? Tak. A jest dziurką, bo nie widzę jej. Jest no takie dwa pośladki takie wypięte. Dziura w środku. Nie? Black hole. Ale teraz już z tego kierunku to nie widać tak. Dziurę możesz zrobić swoją armatą, Seto. Dziurę w dupę. O tak. O, właśnie tak. Najlepiej. O, wiem, że... Kraczamy na bardzo... Chciałbym powiedzieć śliskie tematy, ale... Ej, dobra, to szukajmy... Ej, szukajmy, pójdźmy gdzieś dalej. Pójdźmy na... Czekajcie, musimy zobaczyć mapę. Tak a jest, może jest. Zrobimy misję, udajmy się w podróż. Z tymi czempionami. Co to tego jest? Od Order of Souls. No dobrze, weźcie jakąkolwiek misję fajną. Przy okazji Kiedy pojedziemy też może na... Weź misję z nie. tego dalej, z tych no. Order of Souls. Ja nie mogę nic wziąć, bo ja mam zero gotówki, w ogóle nie zarabiam. Co to są, Łosiek? To są ci z okiem, od czaszek. A, okej, okay, to już biorę, okej. Okay. No, bo tutaj chłopaki też nie widziały, a przy okazji może znajdziemy, kurde, tego kapitana złego. Poczekaj, biorę... Tak jest, tak złego. Jest, tak. Trzy misje wezmę sobie, trzy. A jest tu jakiś zły kapitan? Nie bierz, nie bierz, nie bierz od tych ze skarbów, bo będziesz miał już fulla. A właśnie, a da się jakoś porzucić zadanie? Ale ja nic nie mam, Łosiek. Ja mam czysty ten. Madame Ej, właśnie, czekajcie. Mogę tak zrobić? Czekajcie. Ej, wziąłem misję, ale mi... What? Nie pojawiła się w misjach. Czaisz? What? Kleju Krakena. No już może jest tak, że... Serwery chyba są walnięte srogo. No, ja bym popłynął gdzieś w świat. Ej, ktoś wysłał tego, ktoś wysłał na, screen z nagrania Krakena, nie? No. Ktoś wszedł do wody, jak Kraken wychylał te macki na zewnątrz, nie? I te macki po prostu w wodzie są ucięte. I są tylko takie macki, wiesz, lekko pod wodą zanurzone, które wystają nad wodę. I to jest cały Kraken. Pod wodą go nie ma. Co ty tak, gadasz? No, tak samo, kurde, na przykład nie widać tego, kotwicy. A może jest niewidzialny? Może to jest duch Kraken. No. Wiem, jaki może... bezsens, kurde. Pół duch. No. Ktoś wskoczył do wody i zrobił screenery. Kurde, imersja umiera momentalnie, no. Ale Rocky, z drugiej strony... Byłeś kiedyś na w Wesołym Miasteczku na takim tunelu strachów? A tak, no, tam byłem, też byłem. Takie macki. No ty myślisz, że to jest naprawdę wszystko tam? Tak samo jak tutaj jest. Facet jakiś tam macha jakimiś tymi... Koniec, no. Jak popłyniesz wystarczająco głęboko, to zobaczysz dewelopera, który ciągnie za sznurki. Tak, się... Przepraszam bardzo. Halo, it's Captain speaking. Ilu nas jest na okręcie? Kolejno odlicz. Czterech. Czterech. Kolejno odlicz. Ja was, raz. No zaraz ja wszyscy kuźwa pójdziecie siedzieć. Jest pięciu, jest pięciu. Pytanie ja tak. Myślę, że ten krzykacz powinien dlaczego siedzieć. Do cholery jest niezaakceptowany wojaż? No tylko ja zaakceptowałem. Wojaż. Właśnie. No dobrze, już akceptuję. To kurde, bo zaraz pomyślisz, że ty rzeczywiście jesteś rozrutny chłopiec. Więc proszę mnie tutaj, kurde... Brzmi poważnie. Three sheets late. Barnacle K i Crooked Masts. No panie. O jest, tutaj jeszcze poproszę dobrze. Kierunek mi wyznaczyć. Już nawiguję. Barnacle K i Crooked Masts. Barnacle K i Crooked Masts. Północny zachód. A jak zrobił screena, jak tam jest praktycznie czarna woda? Nie wiem, jak zrobił screena. Może gammy sobie nie pod wiem. Ten... Podkręcił. A może to jest fotomontaż, kurde, który nabrał się po internetu? Północ. Ewidentna północ. Panowie. No pod wiatr będziemy zasuwali zaraz. Trudno. O! Takie życie pirackie. Panią kapitan Kate musimy załatwić to w jednej misji. Serio? Jest, poka, no... poka. Dykasia? No, Dykasia. Może coś z tym gwałtem jest jednak. A może to, kurde,
A podobno no, Kasia się przypiera. No czego oczekujesz po piratach, że kurde serwetkę i przyniesie, czy co? No na Boga, no. Kto zajmuje latarnię z tyłu? Serwetkę jej przyniesie, żeby włożyła tam swój cięty palec. W maciaszku, tak. Jako okup. Gdzie mamy ciemne chmury? Ktoś mówi, że mamy ciemne chmury, żeby płynąć. Przed nami. O, tak. Tak, to jest rok. Chyba żagli się nie da skorygować, nie? Łapiemy, co możemy. Tak jest. Kicu? A zmień ten. A dobra, to ja zmienię. Czekaj, instrument. Co jest? A, nic. Okej. Tak sprawdzałem, czy jesteś, jak na Kubusiu Puchatku. Ale jak to brzmi ładnie, naprawdę. We trzech jak się gra, taki głosik jeszcze przyszedł. Oj, no. A na czym gracie? No, na nerwach. Jak to brzmi ładnie teraz? Dawaj. Zajebiście brzmi. Czemu nikt nie trzyma steru? A dobrze pójdziemy. Nie ma potrzeby. Okej. Ale zaraz, my mieliśmy blisko, więc prawdopodobnie przepłynęliśmy. Ale po lewej, przy ładnej melodii. Po lewej. Lewo na bord! Po lewej wyspa! To mała wysepka, no. Po lewej wyspa! Taka mała, naprawdę? Ląd! Na YouTube jest filmik z krakenem, no ale my widzieliśmy już krakena wczoraj. Panie na YouTubie pierwszy kraken, kurde, w Polsce. Wczoraj pokonany, panie. Na streamach, tak jest. Nie wiem, że ruskich mi pokonaliśmy, to jeszcze krakena wczoraj. No. Rypuj buk tak szpryt. Było. Czy ty mnie obrażasz? Dajesz, Łusi. Znaczy, co to? Nie wiem, czy nie wpływam na mieliznę, bo jesteśmy dosyć... Nie, spokojnie, w prawo lekko jeszcze odbij. Dobrze. Co cię to mogę dobić w prawo lekko? To co już ten? Jeszcze, słynna wyspiarska wyspa. Powiedz jak wyprostuję. Jeszcze. To wtedy jeszcze? Rzucę dobra, kotwicę. Dobra, czekaj. Kury na horyzoncie, kury! W lewo troszeczkę. Prostuj. Rzucam kotwicę, co? Kotwica może być. Ja już wcześniej podjąłem tą decyzję, Seto. No i super. Weźcie ze sobą banany, jak się będziemy tak bili. Wziąłem tyle bananów tutaj. Płyń! Czemu moja postać się topi i nie chce płynąć? O, słuchajcie, muzyka się pojawiła! Coś tu się dzieje. Niegodziwego. Kto przeszedł obok... Ubijamy pirata, panie kolego. No to żeś tylko przeszedł kołobeczek. No nie, Łosiu, kurde, przeszedł. Bo ja tu, panie, mam ważne rzeczy, kurde, do zrobienia. Bijem! Ale jeszcze też A to rok, czekaj, a nie, to rok. No nie mów, żeś mnie ze szkieletem pomylił, takiego komplementu już dawno nie słyszałem. No. Jest piratka! Dawaj, the cake! Nie, to pirat akurat. Nie chcę w tym gwałcie uczestniczyć, to jest jednak... No, Precz z anoreksją. Mówisz sobie coś. A Rocky nawet banany przyniósł, kurde, żeby zjadł coś. Masz, Gryzo, weź. Poczęstuj się. Wziąłem banany, bo to nigdy nie wiadomo, do czego się może przydać przy tym gwałcie. O Boże. Ja kiedyś dostanę bana na Twitchu, jak nic. To są niewinne żarty, ale jednak... Ktoś to kiedyś wyjmie z kontekstu. Ktoś z tego zrobi kiedyś, kurde, kompilację. O, to mało kompilacji widzieliśmy. Jak byłem u Bąkola, co go nagrywałem, znaczy nagrywałem z nim wywiad, to właśnie też powycinałem jego słowa i tak posklejałem. I wyszło, że no, Kamil do mnie przyszedł, ja postawiłem światła i Kamil mówi, że będziemy nagrywać.
czuję się zgwałcony. Fajnie było. Dobry montaż. No, posklejałem. Na północ, słuchajcie. Dobra, dobrze, północ. Dobrze. To małą korektę na żaglach poproszę i bardzo kotwica ładne, w górę i możemy lecieć. A jeszcze coś tam było o sprzęcie, że sprzęt elegancki. Cały bąkol. Kurde, jesteśmy pod wiatr. Ale na północ, jak będziemy popłynąć, to płynąć to nie będzie, to będzie ładnie. Ale to była ładna walka, to było przyjemne, to mi się podobała ta misja. Powiedziałbym, że to mi się podobało bardziej niż zbieranie dlatego tych skrzynek. Dlatego misje te są całkiem spoko, a raz była taka akcja, że udało się na wyspie znaleźć i było czterech takich pirackich kapitanów na takiej malutkiej wysepce. No dzisiaj. Miałeś, no? Wiesz, wylazło kurde tych szkieletów naprawdę dużo, jeszcze różne rodzaje. Więc trzeba właśnie fajnie ci było, trzeba było tą artylerią pomagać. Stalowi no. Tacy, nie? Stalowi. Północ, no. Północ, stricte północ. A macie zegarki w swoim ekwipunku, czy tylko ja mam? Tak. A, okay. Mamy, tak, mamy. To do odliczania kroków, na jakieś kompasy? Ten? Jakieś jaki kurde, czy tylko ja mam zegarek? A nie, no ciekawości. My wszyscy dostaliśmy zegarki, czy widzisz tu kogoś z rowerem z komunii? Ej, jak nie rower, to zegarek. Największe rozczarowanie z dzieciństwa, nie? Największe rozczarowanie z dzieciństwa. Nie dostałem zegarka właśnie na komunię. Tyle się wszyscy chcieli rower, kurde, zegarek to była taka lipa. A ja zegarek dostałem. Ja dostałem rower, ale nie dostałem zegarka, słuchajcie. Jedyne pieniądze z komunii widziałem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sobie kupiłem zegarek. Całe pieniądze z komunii zostały zainkasowane. Ja za część pieniędzy z tego, z komunii. Która godzina? A, śmieszne, kurde. Nie, myślałem, że powiesz, że na przykład podasz godzinę, a ci powiem, widzisz, jesteś na tyle zaradnym chłopcem, że nie potrzebowałeś zegarka, he? Ja za część pieniędzy z komunii Pegasusa w sumie mam dwa kupiłem. W tym momencie. Jezus Maria, za moich czasów to były zegarki z kalkulatorami, jak ktoś miał taki zegarek, to wszystko. Jeszcze z melodyjkami, nie? Z melodyjkami no, do tego. Ile masz melodyjek? Na każdy dzień tygodnia? Kurde, 7, ja mam 6, a ja mam 8. To w ogóle był hit, bo było 7 dni w tygodniu, nie? A byli goście, którzy mieli specjalne zegarki na 8 melodyjek, no. Przytul seto tutaj trzeba. Cześć Katie, witam. O, dziękuję, kurde. Kycowe, kurde, czaty są takie, widzicie? Bo ty wszystkie czaty czytasz i to i potem... Nieprawda, nie? Tak, zegarki kończy. Montana chyba to były, albo Casio wtedy była bardzo popularna firma, kurde, taka elitarna niby. A nie pamiętam, ja dostałem kupę kasy. Dostałem 2100 zł. Ło, panie, a zrobiłeś sobie zdjęcie, tak jak teraz w modzie? Nie. No nie, no nie miałem, nie dostałem, kurde, aparatu, nie? Fotograficznego. W prawo troszeczkę odbij i to jest to, co widzimy. Przed dziobem po prawej lekko. A jakie jest modne zdjęcie teraz? Z komuni się fotografujesz z tą, z walutą? Z tym, co dostałeś, z walutą, no co ty tam? W jednej ręce Jezusek, w drugiej waluta. Jezusek. Ja mam Jezusek w ogóle, wiesz, w drugim pokoju, wiesz, do ściany płacze. Twarzą, żeby płacze. Nie płakał. Tak jest, ze syną. Jezusek do twarzy, do ściany twarzą, to jest straszna herezja. No nie no, ale wiesz, chodzi o to, że ludzie w ogóle burza, nie patrzą panowie, na to, po co to. Proga Bixa się szykuje, widzę. Ej, dobra, panowie, to jest tutaj po prawej ta wyspa. Ale piękna burza się szykuje. Krok mast. Mogę prosić małą korektę na żaglach? Tak jest. Panowie, my nie zrobiliśmy drugiej misji, halo? No nie, właśnie lecimy. Nie, to tutaj lecimy. Po prawej to krok ma. O Jezu, jakie wielkie to będzie. No, o panie, no to kurde, to jest chyba pierwsza misja z czempiorem na dużej wyspie. Jeszcze buja tak. Znaczy ona to będzie duża... musiał zostać na okręcie, żeby wylewać wodę. Potrzebuję wiedzy na temat tego, co jest, czy dobrze płynę? Prawo dobrze lekko. Płyniesz, możesz prawo jeszcze, ale to musimy opłynąć tą wyspę chyba, bo tutaj nie wejdziemy. Musimy opłynąć. Jak się wystrzeli, to się dopłynie. A ciężko Tikoks. Się będzie wracało. No, Tikoks, co ci zagrać ładnego? Zaraz ci zagram, bo teraz czy szykuje się sroga misja. A, bo w Sosnowcu są tak szczęśliwi, że czasu nie liczą, dlatego sobie to nie potrzeba zegarka. Może i tak. Z
Co drugą, ciekawe, jakby w SOTA ktoś grał, kto ma chorobę morską. Tutaj jedna osoba pisała, że właśnie kupił tą grę, ale ma chorobę morską, i boi się zagrać. No, ale to nie wiem, czy aż taka jest imersja przez monitor, jakby jeszcze w to nie jest to naprawdę. Ale o co chodzi? Czy zakręcamy na kotwicy? Nie, nic nie mówiłem o zakręceniu. Panowie, ja tutaj było wyjście. Ale można. No, puść, bo niestety nie zakręcimy, znaczy nie podpłyniemy tak blisko. Dobra, brać banany do ręki, panowie. Słuchajcie tego, bo tutaj jeden z widzów napisał: ja chciałem konsolę, było wtedy chyba PS1, a dostałem Górala. Rodzice powiedzieli, że byli w sklepie po konsolę i konsoli nie było. Ja potem po komunii sprawdziłem, że były konsole i pytałem się, czy był taki grubszy pan z taką niską panią pytać o konsolę, a sprzedawca powiedział, że chamski dziado targował się o każdą zasłupkę, a potem powiedział: a luj z konsolą, kupi się gówniarzowi rower, a za resztę komunii się lepiej wyprawi. Oh my god! Łosiek, nie podnoś tego, spuść to. No dobrze, to nie podnoszę. Nie myślałem, że będziemy jeszcze płynąć, no bo trochę daleko jesteśmy, słuchajcie. No trudno, no. Pusią. Jaką pusią? Pusią. No bo przecież nasz okręt nazywa się Pusia. No chyba ty. Chyba niestety się będzie tak nazywał już cały czas. Ej, przepraszam bardzo, ja jestem kapitanem na tym statku. Samozwańczym. Uważajcie, ta wyspa ma bardzo dużo węży. Wszystkich, wszelakich. O Boże, nie. Trouser snakey, kurde se to. Teraz ma o 4 więcej. Ale co bym nie powiedziałbym o moim ojcu, to dostawałem w dupę nie raz, jak byłem młody, ale nigdy mnie nie okłamał. Nie złapałem go ani razu, żebym... A to gdzie twoje pieniądze z komunii? Jednym słowem, jak powiedział ci, zaraz dostaniesz lanie, to nigdy cię nie odpuścił. Dobra, gdzie te bossy? Gdzie ci bossowie? Gdzie te bossy z tamtych lat? O, wyłażą. Są, wychodzą. Ale musimy tą konkretnie wyspę poszukać później, jak skończymy walkę. Nie, musimy. Musimy. Co to panie? Chyba zostanie? No. Jest kapitan. Mamy go? To kobita powinna być. No jest. Jest, kobieta wybije. Pięknie. Ale żeśmy ją przebili. O kurde. No, tymi naszymi kurde bananami. Dobra, kordzikiem. Szukamy teraz, co? Rozejść się. I to już jest wszystko? No. Ja już mam. Ona nie była wymagająca za bardzo. No, żadna nie jest wymagająca. Te wymagające są najlepsze. No. Seto, kurde, jego zdanie tutaj, doświadczenie. Żadna nie jest wymagająca. Kurde, Seto, bo ty źle kobiety dobierasz, no. Dlaczego? Seto, no, musisz takich szukać, które są wymagające, no. Nie, bo później będę musiał, kurde, chodzić spać o 12 do łóżka, bo inaczej mnie zamknie. Piwnicy. No, powiem ci, Seto, z wiekiem spanie z kobietą przestanie być za karę, Seto. Spokojnie. Ale potem znowu z wiekiem znowu zacznie być za karę. Ale na razie nie. Tak się zmienia, nie? Przynieś mi wodę. Jak jeszcze nie śpisz, to przynieś mi to i tamto. Niech to się stało. Ej, Rok, będziesz to wrzucał na YouTube? No chyba tak. Ej, pewnie nie ty będziesz to układał, ale jak ktoś tam będzie opisywał film, to niech opisze, słuchajcie, Skinny Kate gets penetrated by 3 sea hugs. Tak. Sea dogs. Co? Spadłem ze skały. Będzie klikalne. No, a potem będzie ten. Dlaczego dostałem bana na YouTubie? Vlog. Kurde, chyba złamałem nogę, bo kuleję teraz. No, jak spadłeś wysoko, to na chwilę kulejesz. To już drugą, Rocky. A tak, no jeszcze jedną mam stalową. No, to musiałbyś spać chyba z 10 piętra, żeby ją złamać. Węży to tu nie brakuje, powiem wam. No, ja to samo mówi właśnie. I szukam, wiecie, co jest tu na szczycie góry i tu nic nie ma ciekawego. Poza kurami. I klatką na kury. I wężami. To klatkę bierz, może się przydać później. Mogę zabrać, spoko. A to teraz wykonujemy misję i dostajemy za nią od razu... Hajs. Hajs, czy jak dostarczymy coś? A, no, trzeba czaszki dostarczyć. Te czaszki. Nie, czaszeczki.
Gdzie ta klatka była? To już nie pamiętam. Groźna była ta wyspa. Myślicie, że czaszki idą na dno? Próbuj. Nie. Ale burza idzie, ja pierdzielę. Powiedzcie, że będziemy wracać. Słuchajcie, jest tyle problemów w Sea of Thieves, że ludzie zaczęli takiej ilości wchodzić na stronę, że strona padła też. No. Dobra, idę do statku już. Zadziwiające, że my gramy bez problemu. Ja w zasadzie dwa razy odpaliłem, nie, i dwa razy śmigam. Nie zalogujesz się po prostu. Au. A ja nie chcę wam psuć, kurde, klimatu, ale się będę zwijał już teraz, jak dopłyniemy do portu chyba. Nie, no ja też. No, też, a, też. Widzisz. Po co wam te czaszki? Ale to zaraz. To misja jest po prostu, odwrócimy na misję i... Nie dopływamy do portu po prostu. Pływamy do portu, dopływamy. Mam nadzieję, że... To dobra, weź, ja wezmę, ty powiedz, jaki kurs. Idź kurs wymyśl. Aha, bo dobra, już jesteście na pokładzie. Ja już, zaraz, ja jem. O kurwa. Spokojnie, jeszcze jestem daleko. Oh shit. Daleko czego? Daleko no, statku. Panie kolego, jest parę rzeczy. Dobra, teraz już nie na musisz. Kotwica. No gdzie wy mi odpływacie? Zrzucić czy nie? Zrzuć. Rok jeszcze pójdę. Sternika zostawili. A nie widziałem, że się już zmierzali w kierunku statku. Ja się dopiero dowiedziałem, że jesteście na pokładzie. Nie no, ja myślałem, że to tam zaczął kurde kotwicę cisnąć. Nie no, to 300 zł zagibala elektrycznego, to nie jest dużo. No. Ale... Także to nie jest w tą stronę. Pójdźmy prosto na ten, w burzę. Przecież padniemy. A gdzie pieniądze? A kto zapłaci raczej za to? Raczej taki jest w pośrodku. To nie można przecież chyba raczej. Dzięki wielkie, Danielos. No, dwie czaszki. Właśnie te czaszki musimy oddać. Nie dotykaj tej... Co? Brunhildy. Jak ta czaszka, kurde, jak ją dotkniesz, ona wysysa twój umysł. Dobra. W którą stronę, panie Seto? A gdzie płyniemy? No, słyszycie po prawej? No kurde, nawigator mnie pyta, gdzie ciężko płyniemy. Ciężko nie słyszeć, kurde. Z przodu, kurde, pioruny... Ej, to płyniemy na outpost? No na outpost, Na północny... północny wschód. Równo jak mordę strzelił na północny wschód. Patrzcie, i tak chmura... Patrzcie na górę i burza idzie w naszą stronę. Ej, a nie mamy zobaczcie, jak się przesuwają te chmury. A nie mamy... Nad nami są równo, zaraz będzie lało. Ej, popuśćcie żaglą trochę. Co? Może opuśćmy w ogóle żagle, co? No właśnie, no to mówię, się tutaj obijasz, panie kolego. To ja, kolega. Co ja, kurde, zaraz cię kurde, zamknę do... Nie, ktoś tu za mną stoi i tam. Więzienia, ja... To ja. Może wrzucimy Seta do brygu, co? Bo on tak bardzo chciałby. Zobaczcie, nie, bo, on, jego, bo, nie, bo potem wszyscy będą brali przykład i będą Seta zamykać, ja znam to. Nie wiem, tylko... czy problem, Rocky. Seto tylko udaje takiego upierdliwego, a tak naprawdę jest bardzo pomocny. Rok, a już jutro gramy w GTA, pamiętaj. Pamiętam. Jak wybierać kota do opieki? To znaczy, streamsim, chcesz wziąć pod opiekę kota, w sensie mieć kota? No a co, to jest musisz być problem? Tłusty, bo wtedy możesz go od razu skonsumować. Bierzesz i no, opiekujesz się, no jakikolwiek kot, no nie. Najlepiej taki, który potrzebuje najbardziej opieki. Dokładnie. Po co ci kot? A czy te kot, czaszki jest, takie zwykłe, nie które nawet. Możemy od razu wsadzić do skarbca, czy nie? Chyba nie, bo się nie da. Koty mają to do siebie, że nawet twój własny kot cię nie lubi. To on cię tylko toleruje. Mietek, czy ty mnie nie lubisz? Nie odpowiedział. Nie chciałbyś. Odwrócił się plecami, puścił bąkaj po rozkładzie. I powiedział tylko tyle, możesz zostać. Pozwalam ci pograć. Pozwalam ci. Północny wschód. No już idę. A, wschód. No, sorry. Rocky, koniec. Teraz musisz sterować lewo-prawo, bo się zepsuł kompas. Jeszcze działaj. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, kto pracuje u nas w HR-ze? Kto zatrudnił Roka? Czy widzieliście jego CV?
Ja zamyśliłem się. Jest dobrze, dobrze, ja pamiętam. Poznaję po gwiazdach, gdzie jest ten... Pamiętajcie, że trzeba skrót. Wylewać wodę. Tak, ja wylewam co jakiś chyba nam puściła mamy jakaś dziura. Mamy dziurę w pokładzie dolnym. Już idę. No każdy ma, każdy ja zalepiam, spokojnie. Ja idę po ten. Ale wiadro w kiecu się przyda. No już jest. Ej, już jest maksymalna ilość kanonbo... A nie, to tutaj. Ej, tam dlaczego? Krzybeczki. Tam są krzybeczki na kule. Ale jakie udźwiękowienie w tej grze jest dobre, słuchajcie. No, no. Ten skrzypiący okręt. Siedzisz pod pokładem, kurde, no. Jak woda zalewa ładnie pokład. Dokładnie, nie mówi się kota do opieki, tylko kota do opiekania. Brawo, Hugo, brawo! Ależ to robię, wygląda, robię, ale wygląda. Wiesz co, teraz już ster sobie sam tutaj jest żeglarzem i okrętem. Jak to wygląda? A w Assassinie jaka? Bo ja nie grałem w tego Assassina, gdzie się okrętami pływało. Black Flag? Black Flag. No nie wiem, ja nie grałem takie w to. Bardziej, to było takie bardziej arcade, no... No to też jest arcade'owe, ale... No, ale takie, żeby było. Nie musiałeś się martwić o żagle na przykład. Aha, no okay. Nie, tam normalnie sterowałeś wsadem, a woda? Statkiem. A woda jak to wyglądało? Były takie bałwany jak na przykład. Woda ładnie wyglądała, pamiętam. Co to poprawisz żagle na środkowym ten prawo i... bardziej, prawo, już idziemy. Na przodku. No. Już nie pamiętam jak się nazywają. A dobrze, dziękuję. Aż się napięły se to, jakże się poruszył. No bo kurde, wszyscy się wszystko się napina, jak nie zobaczy. Nawet banda karków w barze. No. Jak ja dotknę, to jest od razu napinka. Takie rzeczy, no. W prawo, po naszej prawej mamy outpost. A, to to. Okej. Okay. Czyli co, na kotwiczce, czy nie? Czy ręcznie zrobić? Nie, jeszcze damy radę jeszcze chyba. Ręcznie. Na kotwicy za bardzo staje, czyli ten statek. Na ostrzu noża też. To jest ten outpost. Ze statkiem na górze, na tej. Ze statkiem na górze. Nie widzę, więc liczę na wasze tutaj. Dobra. No bo, a może byś sobie robił, jak nie widzisz, to może byś zdjął tą opaskę z oka, co? Właśnie, kurde, bez opaski, bez opaski. A swoją drogą jakby było bez ten. Bez opaski lepiej widać. Twoją drogą jakby, wiesz, była taka imersja, to jeszcze mogliby zrobić lewo, coś takiego. Opaskę lewo, zakładasz, lewo, połowę ekranu ci zasłania. Max w lewo. Proszę gościć, co? Jedną trzecią, tak, bo tak oczy, bo to, oczy, nie? Oczy się ten. Nie no, w ogóle drugie oko to nie zauważysz, tak po jakimś czasie się przyzwyczaisz, tylko głębi nie widać podobno, tak dobrze, odległości. Jest problem, no. Problem z odległości. No. Jak w Kingdom Come, tam jak zakładasz... Z tego samego powodu masz dwoje uszu, nie? Żeby oceniać odległość od dźwięku, dzięki temu. Jak nie topesz i wtedy dwoma panowie... możesz tak ruszać śmiesznie, jak Jim Carrey. Kotwica! Och, melody, dzięki. Ja, wiesz, ja to jest... To nie jest mój kot, tak powiem. Ja to pomagam się opiekować kotem. Narzeczona jak chciała. Się wyparł, kurde. No kurde, ale to jest jak się wyparł, to nie jest nie mój kot. Nie wypieram się, kurde, oczywiście. Ja pamiętam głosowanie na czacie. Opiekuję, ja się lubię go głaskać. Pamiętam, tego, jak było głosowanie na czacie, jak nie chciałeś kota. No to u kota. Ciebie, no oczywiście. I zrobiłem głosowanie gdzie na jest czacie, druga czy kto ma wziąć kota. A no nie wiem, no była gdzieś. Łosiu chyba ma. Łosiu. Nie, co ty, żadnej czaszki nie widziałem. Jaka czaszka? W każdym razie ten... No... Tak kopię ją. Tylko co, też żeś się do kota dał namówić? A Juchy to miał chyba kilka głosowań w takim razie, bo on ma już cały walczymy. Zwierzyniec. Ale jeden i dość. Kolejny etap cóż, to no. Trzeba mieszkanie kupić. No to jest bardziej dorosłe niż kupowanie zwierzątek kolejnych. Disgrace. A dlaczego? No takie mam wrażenie. A to jest też odpowiedzialność, bierzesz odpowiedzialność. To jest też bardzo dorosłe, panie kolego. Według mnie, no nie wiem, ja to tam oceniam. Ja wiem. No, czy, ale... A ty se to masz jakieś zwierzę? No, papugę.
No to... No to nic nie wiesz o odpowiedzialności. Papuga ci green screena nie poniszczy. A nie, czekaj, osrała ci fotel ostatnio. No. A na ile można zostawić papugę bez opieki? Nie wiem, nigdy jej nie zostawiam. Zależy, czy kot mieszka no w domu, nie? No byłeś na IEM-ie, kurde, i... A, przepraszam, papugi, przepraszam, mam jeszcze węża. No, to jest akurat no. Połączenie dosyć nerwowe. Też bym w sumie nie zostawiał papugi i węża razem. No, one czasami, bo fotel stoi z oparciem i akurat jest na wysokości drzwiczek od węża. I czasami setowi dziewczyny przechowują. Byłej daje węża, aktualnej daje ptaka. I tak jest. Czasami, romantyczny czasami tam schowam. Najlepszy z głowy. Przechowają węża i ptaka tak czasami. Tak jest. Ale mam nadzieję, że nie wiedzą o tym, że jednej dajesz... Przechować. Sam się rozbawiłem, tu mi się rzadko zdarza. Ale żeby sam tak rozśmieszył, Boże. To już nie jest sprawa. Całkiem niezłe, no. Jest Roki. Puka węży. Poszedł węża pożyczyć. Dziękuję panowie za ten rejs.